Siemanko, cześć wszystkim. Słuchajcie, chciałabym się odnieść do pana Sławka. Od paru dni w sumie nagrywam, a już widzę, że wyhaczył moje filmy. No i a propos komentarza, który napisał, że oczywiście głupio gadam, ale takie głupie gadanie dobrze się sprzedaje i że oczywiście próbuję się takim hejtem wybić na nim. No więc tak, nie rozumiem tego, jak wypowiedzenie własnego zdania na jakiś tam temat, skomentowanie twojego filmu i wyrażenie własnej opinii można nazwać hejtem. Ja rozumiem, jeżeli ktoś na przykład non-stop na ciebie najeżdża, wyzywa, obraża, to jest hejt. Są jakieś tam granice, też nie jestem za tym, nie jestem za agresją, za przemocą, za właśnie jakimś obrażaniem, za wyzwiskami. Nie wszystkich trzeba lubić, wystarczy się szanować, tak? I jakoś tam, nie wiem, grzecznie, kulturalnie odnosić do siebie. Ale wyrażenie własnej opinii i skomentowanie, nie wiem, twojego filmu, ponieważ obejrzałam i twoją wypowiedź, i twoje argumenty wobec Meksyka, i filmik Meksykana. No i wyraziłam swoją opinię na ten temat. Że moim zdaniem po prostu nie są to żadne argumenty i tak dalej będę uważała, iż za czasów, kiedy Meksyk chodził na szkolną, było o wiele lepiej. Takie jest moje zdanie. Był większy ład i porządek. Wszystko to miało jakiś tam... Bardziej było wszystko poukładane. To wszystko bardziej kontrolował. Te leki, cukier w jakiś tam sposób pomagał Krzyśkowi. Codziennie tam był. Pilnował go, czy zakupy i tak dalej. Tak jak już mówiłam wcześniej na jakimś tam filmie, że na pewno pomagałby też w innych czynnościach. Takie jest moje zdanie. A teraz na szkolnej jest jeden wielki chaos. Jeden wielki chaos. Żal mi po prostu Krzyśka, że nie ma właściwej opieki. Chciałbym mieć ciszę, spokój. A niestety, no, major jest taki jest, sam siebie tak naprawdę nie potrafi ogarnąć, a co dopiero kogoś. Także, a moje zdanie jest takie, że tyle lat, co tam się działy różne afery, Boże, na tym Belwederze, no to teraz tym bardziej na stare lata, jeszcze przy jakichś tam chorobach, no to dobrze by było, gdyby Krzysiek miał jakieś tam dobre warunki, ciszę, spokój, jakąś godną opiekę. Chyba każdy człowiek na to zasługuje mimo wszystko. Także no takie jest moje zdanie, że jednak jak chodził Meksyk, trochę lepiej to wszystko wyglądało. Także wyraziłam tylko i wyłącznie swoją opinię i to nie jest jeszcze kwestia tego, że ja próbuję się wybić na tobie, a powiedz mi, na kim ty się wybiłaś? Ja nie mam zamiaru się na nikim wybijać. Nagrywam sobie od paru dni, od tak sobie, takie nowe hobby, o. Bo tak mi się zachciało. Jeśli ktoś to obejrzy, posłucha, fajnie, cieszę się. Jeżeli nie, nie musi, nie zmuszam. Nic na siłę. No. I to tyle. I to nie jest żaden hejt. Z mojej strony, tylko zwykła kulturalna wypowiedź, komentarz do jakiejś tam twojej wypowiedzi, tak? Także no, a nie rozumiem właśnie, jak wybić się na tobie, a powiedz mi, jaką ty jesteś gwiazdą? Czy ty jesteś, nie wiem, gwiazdą, to może jest, nie wiem, Robert Lewandowski, o nie wiem, Adam Małysz, Kamil Stoch, a propos lubię skoki narciarskie, o Iga Świątek, ostatnio wygrała turniej Rolanda Garrosa w tenisie,
to są osoby, które coś w życiu osiągnęły, które reprezentują nasz kraj i mają jakieś tam osiągnięcia. To są właśnie gwiazdy. A ty jesteś moim zdaniem taką samą zwykłą osobą, widzem szkolnej, jak ja, jak nie wiem, tysiące innych ludzi oglądających uniwersum. Także no nie wiem, jak można się wybić na tobie i w ogóle nawet nie mam takiego zamiaru. Nagrywam sobie, bo tak mi się podoba. Jak będę chciała, to coś nagram, jak nie będzie mi się chciało, to nie nagram. No i tyle. Tyle w temacie. Także to nie jest żaden hejt. Ja odnoszę się zawsze grzecznie, z kulturą. Nie wyzywam. Nie obrażam nikogo. Staram się przynajmniej. Poza tym myślę, że jesteśmy w podobnym wieku. Może w tym samym, więc już wypadałoby jakiś tam na jakimś poziomie też odnosić się do siebie, do ludzi ogólnie. Także no tyle chyba w temacie. No i życzę więcej empatii, życzliwości, trochę takiego dystansu do siebie, żeby może wyluzować, więcej pokory. No. I będzie lepiej, nie? No. No dobra. To tyle. Żeby nie było, że się wybijam. Bo tak naprawdę nie mam takiego zamiaru. To na razie. Miłego dnia. Trzymajcie się.